braki, jeżeli chodzi o podstawową wiedzę co do poruszania się w życiu na co dzień z prawem, są tak istotne, są tak duże, że w tym sensie ta apteczka była koniecznością. Z jednej strony można powiedzieć smutną koniecznością z tego powodu, że dziwić się należy, że w XXI wieku w takim dużym kraju nie ma czegoś takiego, takiej podstawowej informacji, by młodzi ludzie wiedzieli, z jakimi obowiązkami wchodzą w dorosłość. A z drugiej strony no, radosna sprawa, że mogliśmy się tego zadania podjąć wspólnie z wieloma fajnymi osobami, ze studentami, z pracownikami naukowymi, z sędziami, z pracownikami ASP. No i powstało coś takiego, co trzeba powiedzieć bez skromności, jest chwalone przez wszystkich. Cała satysfakcja polega na tym, że nie jest to prosty zawód, ale od czasu do czasu jest takie poczucie, że się udaje chwycić tę sprawiedliwość i to jest to coś. To jest taka satysfakcja z podsłuchanej rozmowy klienta z adwokatem na korytarzu. Zarządziliśmy przerwę, koleżanka wyszła tymi samymi drzwiami, koleżanka sędzia, usłyszała rozmowę stron, które wyszły z naszej sali. Mówi, no może się pan nie martwić, oni są upierdliwi, ale profesjonalni. I powiem, że to była największa nagroda. Ja nie ukrywam, że też odbierałem ten zawód bardzo prestiżowo. Od 14 roku życia myślałem, żeby zostać sędzią, nie tylko sędzią, podobnie jak koleżanka. Tak. I różne chwile w życiu miałem co do trafności wyboru tego zawodu. Ale coś w tym zawodzie jest takiego, tak? Że to jednak ja decyduję. Także ta korona zawodów prawniczych to nie jest tylko kwestia finansów, ale na całym świecie mówi się właśnie o tej koronie zawodów prawniczych, myślę, że nie z przyczyn finansowych, tylko właśnie z tego, że to jest jedyny taki zawód, który no, potrafi dawać wielką satysfakcję.